Witamy serdecznie w kolejnym odcinku menedżerskiego 5 O'Clock. Ja nazywam się Arek Kaczmarek. Gościem tym razem po małej zamianie... Będzie więcej której... nowym prowadzącym. No tak, można tak powiedzieć, tak. No dobrze. Nowym prowadzącym jestem 5 O'Clock menedżerskiego, do którego mnie Mariusz zaprosił, tak. Który w połowie poprzedniego odcinka zmienił trochę destynację i z prowadzącego stał się gościem. I bardzo się cieszę, że jesteś moim pierwszym gościem. Jednocześnie chciałem zapytać, jak to jest siedzieć teraz po tej drugiej stronie. Dziwnie. Nie jestem przyzwyczajony. Już tam od 2 lat ten biznesowy 5 O'Clock prowadzę. No i tak zmiana miejsc. Z jednej strony dziwne, z drugiej strony ciekawe. Nowe doświadczenie. No właśnie. Trochę, jak ci ładnie mówi, nie wychodzenie z, ale rozszerzanie strefy komfortu. Tak. Bo teraz już się nie wychodzi. Teraz rozszerzę. Mariusz, poprzedni odcinek zakończyliśmy rozmową o tym, że czy menadżer brał udział w procesie rekrutacyjnym, czy trochę kupił go kandydat, czy jest inaczej, czy to jest taka branża, taka organizacja, gdzie są HR-y, profesjonalne, wewnętrzne, zewnętrzne, które tego człowieka zatrudniły. Przechodzi moment, kiedy jako menadżer zaczynasz go wdrażać, zaczynasz z nim pracować. Tak. Zaczynasz wyznaczać mu jakieś cele, czy tam jakieś KPI-e, no i przechodzi moment jakiejś informacji zwrotnej. I teraz niekiedy jest takie powiedzenie, taki zarzut trochę, że menadżerowie są jak mewy. Znaczy nie ma ich, nie ma. Nagle nadlatują, robią wielki hałas, larum, OPR i tak dalej i znikają znowu. Tak. I teraz właśnie w kontekście takiego wdrażania i w kontekście bycia dobrym menadżerem czy też liderem, od początku wdrażania tego nowego pracownika, to jak szybko ta informacja zwrotna powinna być? Pomijmy tą dobrą, to chwalenie, o którym mówiliśmy nie? ostatnio, żeby uczyć się przyłapywania ludzi na tym, ale jak długo czekać, widząc, że nie do końca realizuje wyznaczone cele? Czy poczekać, że może się podniesie, czy szybciej reagować? Czy poczekać na wyznaczony czas, czy wcześniej reagować? No znów, powinniśmy porozmawiać o kolejnej umiejętności menedżerskiej, skoro mówimy cały czas o zarządzaniu sprzedażą. I dla mnie taką umiejętnością menedżerską, dobrą w tym przypadku, jest coś, co można nazwać tak zwaną linią interwencji. Pewnie wiesz, o co chodzi, nie? Natomiast nie wiem, czy wszyscy wiedzą, to trochę więcej na ten temat. Tak bywa. Więc bierzemy pod uwagę tą sytuację, kiedy rzeczywiście nie dzieje się najlepiej, nie? No i ty mówisz, kurczę, no dobra, umówiliśmy się, że za 3 miesiące spotkamy się na rozmowie, no to wtedy może rzeczywiście warto było ten czas poczekać i dać wtedy informację, co się dzieje. Ale z drugiej strony mówisz, nie, no bez sensu, jest czekać 3 miesiące. I po to jest ta linia interwencji, żeby w momencie, kiedy widzisz już jakieś niepokojące zachowania, tak bym powiedział, to dać taką pierwszą informację twojemu pracownikowi. Arku, ja wiem, że się umówiliśmy za 3 miesiące na taką rozmowę bardziej poważną, natomiast tak jak patrzę w raporty, które mi przesyłasz, to tych spotkań jest mniej niż się umówiliśmy. Bardzo bym cię prosił, żebyś doszedł do tego poziomu, który założyliśmy sobie na wstępie. Nie? No dobra, ale to tylko, przepraszam, ci przerwę. No. To ta linia interwencji. To powinna być linia uzgodniona wcześniej z pracownikiem, na zasadzie, słuchaj, jeżeli zobaczę, że nie, to ja zareaguję. Czy to jest taka linia, którą ja sobie sam jako menadżer wyznaczam i daję sobie taki moment, że jak okaże się, że nie? Ja bym do tego podszedł bardzo naturalnie, bo nie ma co zakładać. Jeżeli tak byśmy podeszli, jak powiedziałeś, to mówił, Arku, jeżeli by się coś działo źle, to ja wtedy będę reagował. Słuchaj, nie zakładajmy tego. Sami powiedzieliśmy, po to zatrudniliśmy tego człowieka, widzimy w nim potencjał, umówiliśmy się na jakieś określone cele, określone KPI-e, żeby on to realizował. No, przyjmujmy założenie, że tak się będzie działo. Natomiast linia interwencji, no, nieprzypadkowo nazywa się linią interwencji, bo w momencie, kiedy potrzebna jest interwencja, wtedy ona się pojawia. Nie? I to jest ten pierwszy krok, prawda? Czyli zauważyłeś jakiś niepokojący sygnał, jakiś symptom, że nie idziemy w właściwym kierunku. I to jest na razie krótka informacja, Arek, widzę, że coś jest nie tak. Nie? Daję ci sygnał, zrób to, tak jak było umówione wcześniej. Ale to nie jest wszystko, nie? Bo no, przyjmijmy znów tą taką zasadę, którą tu przyjęliśmy, że w dalszym ciągu coś jest nie tak, prawda? W tym kolejnym elementem linii interwencji jest FUKO, tak? Czyli znów informacja zwrotna, ale która pokazuje pracownikowi, że ja się opieram na faktach,
mówię, jak ja się z tym słabo czuję, bo mimo, że się umówiliśmy, no to ty w dalszym ciągu nie reagujesz. Pokazujesz, jakie są konsekwencje tego jego działania, że nie wiem, że ludzie w zespole też patrzą, że ktoś nie realizuje uzgodnień z menadżerem, prawda, i to wpływa na wynik nie tylko pojedynczego jej osoby, ale całego zespołu, którego, nie wiem, chociażby jesteśmy rozliczani. No i wreszcie mówisz o oczekiwaniach, już bardziej twardo, ale jeszcze jakby z nakierowaniem na biznes. Oczekuję od ciebie, Arku, że do końca miesiąca zrobisz to, to i to. Nie? I to jest kolejny taki element, kiedy po pierwsze dałeś sygnał, coś jest nie tak, teraz już mówisz o konkretach, tak? I wskazujesz te twoje oczekiwania. No ale żebyśmy przyjęli znowu ten taki model, że no dobra, pogadał, ty posłuchał, jadę po swojemu. Czyli pracownik jest czupurny. Tak, tak można go tak ładnie nazwać. No to jest trzeci element tej linii interwencji, kiedy ja znów, opierając się o informację zwrotną na bazie FUKO, dodaję jeszcze element sankcji. Tak? Mhm. Czyli ja znów mówię ci, co zaobserwowałem, jak się z tym czuję, jakie mam oczekiwania, ale dodaję ten element Arku. Jeżeli w określonym czasie nie wydarzy się to, na co się umówiliśmy, no to wtedy coś tam, tak? Ja nie mówię, że to musi być od razu, nie wiem, zwolnienie, obcięcie premii, ale zapowiadam, co... Jakieś konsekwencje tego niewłaściwego zachowania człowieka. No jeżeli znów jest czupurny, jak jest w dalszym ciągu czupurny, no to sorry, to jest chyba, wydaje mi się, najtrudniejszy moment działania menedżerskiego, bo trzeba te sankcje wyegzekwować, tak? Okej, tak, to prawda. Teraz przy tym mam do ciebie jedno pytanie, bo taka jest trochę moja obserwacja, doświadczenie i samemu pracując jako menadżer w różnych organizacjach, mając też nad sobą menadżerów albo obok siebie i słysząc różne ich pomysły, rozwiązania, to czy trochę nie jest tak, że my niekiedy za szybko wyciągamy te sankcje albo trochę wyciągamy armatę, grozimy, straszymy, człowiek jednej rzeczy nie zrobił, a my mu to teraz właśnie wyjeżdżamy z jakimiś sankcjami, konsekwencjami. Czy nie jest tak, że my powinniśmy jako menedżerowie mieć pewien arsenał od takich drobnych rzeczy po jakieś zdecydowanie największe? Czy nie widzisz tego, że czasem menedżerowie za szybko od razu wyciągają? Zdecydowanie tak, to jest ten syndrom mego, o którym wspomniałeś wcześniej. Także ja nie wiem, jedna rzecz mi się nie spodoba, od razu strzelam z armaty, w sensie, nie wiem, zaraz się pożegnamy, Arku, zwolnię cię, albo nie wiem, zabiorę ci całą premię, mimo że tam część ci się należy, nie? Bo uważam, że mnie oszukałeś, tak? Czyli gdzieś tam strasznie emocjonalnie do tego podchodzę. I po to mówię o tej linii interwencji, żeby to się fajnie graduje, tak jakbyś szedł po schodkach jako menadżer, tak? No, na najniższym schodku jesteś, dajesz sygnał. Wchodzisz pięterko wyżej, w dalszym ciągu jest coś nie tak, to dajesz już bardziej konkretne informacje pracownikowi, zapowiadasz sankcje i wprowadzasz te sankcje, ale na poziomie sankcji to właśnie musisz przemyśleć, jaki ten rodzaj sankcji może być, nie? Bo to może być, nie wiem, praca coachingowa, bo będziemy musieli popracować wspólnie, żebym ja, nie wiem, trochę ci pomógł tym, co możesz robić. To może być, sankcją będzie to, że pracujemy razem. Tak, bo siada kierownik obok mnie, to tak no, niefajnie, tak, nie? Tak, ja, słuchaj, ja posiedzę przy tobie, tak. Czy jest traktowany jako lider, nie? Czy to jest tak traktowany teraz, że fajnie, że ze mną pracuje, bo może nagrodą powinno być to, że pracuję razem z moim kierowcą. Znaczy wiesz, generalnie to ani nagrodą, ani karą nie powinno być, bo powinieneś pracować na co dzień. Ja bardziej o takiej mówię sytuacji, że przyjrzę się dokładniej, jeszcze dokładniej twojej pracy, bo może trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązanie, nie? To jest ten moment, ale oczywiście zgadzam się z tym, że trzeba ten wachlarz mieć i dostosowywać do sytuacji, no bo my mówimy tutaj o kwestiach, kiedy no, ktoś już nie realizuje, zobacz, przez te cztery jakby punkty, czyli ten, to już nie wiem, czasem to jest tydzień, czasem to jest miesiąc albo dwa, kiedy coś się wydarza w dalszym ciągu nie tak. Nie? Okej, okay. To tu dochodzimy do kolejnego pytania, które bym ci zadał. Mianowicie, jak to poukładać w kontekście takim, że czasem ja grożę jakąś sankcją, ale trochę jako menadżer wiem, że nie jestem w stanie tego wyegzekwować. Nie mogę tego zrobić. I teraz, ja, czyli mam nadzieję, że to zadziała, a nie zadziałało. I teraz pytanie, czy można to inaczej poukładać, żeby właśnie w taką rzecz nie wpaść. I ostatnia rzecz przy tym naszym piątym odcinku, to powinniśmy to połączyć trochę z tym, bo moim zdaniem to się fajnie linkuje, czyli właśnie przechodzę do firmy, ale odchodzę od człowieka. Czy to po części z tego nie wynika?
że ludzie są wypaleni, są zastraszeni, mówią o mobbingu i tego podobnych rzeczach. Co ty na to? No, rządzisz to, co ja mówię. No dobrze, to w takim razie dziękujemy za ten odcinek i do zobaczenia jutro.